Czekajcie. A, jednak. Przedniemy czy od nowa? Nie, dobra, lecimy. Jest moja szansa na zrekompensowanie się właśnie i udowodnienie. Od tego chciałem zacząć, jeśli poczułaś się urażona za wczorajszą sytuację na ważeniu, także przepraszam. Absolutnie nie poczułam się urażona, każdy ma swoją robotę do zrobienia. Ja też, między innymi właśnie w tym momencie, a ty swoją wykonałeś w sposób fantastyczny. Zdążyłeś na te parę, 10 sekund przed końcem urwać skończenie przed czasem i jak się z tym czujesz? Dobrze. A jak mam się czuć? No, czuję się świetnie. Wróciłem na dobre tory. Wydaje mi się, że bardzo spokojnie udało mi się zdominować w każdej płaszczyźnie tak naprawdę Filipa. Wymęczyłem go i udało się skończyć na sam koniec. No tak widziałem, że coraz bardziej opada z sił w trakcie tego pojedynku. Ja czułem się cały czas tak samo świeży jak na początku pierwszej rundy, więc wiedziałem, że gram w dobry sposób. No i na koniec to już udało się tak troszeczkę przypiąć tam narożnik, żebym nie robił tego na siłę, ale przypiąłem trochę ten krucyfiks i chciałem pouderzać. Co prawda nie starczyło mi miejsca na łokcie, ale chociaż pięścią. I jak usłyszałem, że sędzia krzyczy do Filipa, żeby zaczął się bronić, to już wiedziałem, że jest blisko końca. Jasne. To ja będę dociekliwa w swoim starym stylu sprzed wczorajszego dnia i zapytam, co mówiłeś tym razem do narożnika, bo tego nie byłam w stanie jednak naprawdę usłyszeć. No. Wtedy w ostatniej rundzie wymienialiście słowa, no, było zbliżenie. Mówiliśmy się parę razy, bo krzyczeli mi na przykład o Kimurze, że widzieli, że chcę złapać Kimurę, krzyczeli tak, że próbuj teraz, to jest twoja szansa, a ja do niej poszedłem, powiedziałem, że on zacznie się bronić i tym sposobem da mi przejść pozycję, więc przyszedłem i krzyczałem do nich, że on ma tam chwyt, ale o to mi chodzi, więc teraz koncentruję się na czym innym, więc cały czas była jakaś rozmowa, mówili mi, żebym łapał klamrę, ja odpowiadałem, że teraz nie mogę, ale zaraz spróbuję, więc coś tam sobie pogadaliśmy. Z Filipem też między innymi w trakcie walki coś sobie gadaliśmy. No bo jesteś taki gadatliwy chłopak, prawda? Trzeba coś więcej robić w tej klatce niż tylko się bić. Trzeba jakoś przyciągać ludzi też innymi rzeczami. Niech widzą, że zawodnicy mogą jeszcze w trakcie walki znaleźć jeszcze miejsce na to, żeby pogadać o jakichś śmiesznych rzeczach. No właśnie, a propos gadania, to jeżeli chodzi o komentarz, to Dominik tutaj zwracał się do ciebie per profesor, że po profesorsku metodycznie, spokojnie, krok po kroku, strategicznie sobie Filipa różne atuty wykluczałeś i potem dominowałeś. I czy uważasz, że jesteś godzien tego określenia, przynajmniej po tej walce? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Czuję się naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem. Chcę po prostu udowadniać swoją wartość. Jestem dobrym zawodnikiem, jestem mocnym zawodnikiem i cieszę się, że mogłem dopisać kolejne skończenie przed czasem i to na tak doświadczonym zawodniku. I ostatni ode mnie typ na Wikłacz Martins. Wikłacz. Serio, tak. Mówiłem Kubie, że dla niego to według mnie będzie bardzo łatwa walka. Według mnie Martins już został bardzo mocno rozczytany u nas w Polsce. Między innymi dzięki walce ze mną, gdzie ja nie wiedziałem wtedy, czego się po nim spodziewać, ale udało się znaleźć w trakcie walki jakiś sposób na pokonanie go. To potem kolejne walki tylko pokazywały, że te błędy, które udało mi się znaleźć, były dobrymi lukami w jego grze. No i myślę, że jeśli Kuba wykorzysta tę wiedzę, to spokojnie będzie w stanie tę walkę wygrać przed czasem. Oczekujemy w takim razie na starcie Kuby oraz na twoje, bo myślę, że w tym roku jeszcze coś nam sprezentujesz. A teraz celebruj. Proszę państwa, zwycięski dzisiaj Sebastian Przybysz. Tak jest. Dziękuję tobie, dziękuję wam wszystkim i tak jak mówiłem, dziękuję wszystkim tym fanom, którzy są cały czas ze mną. Team Przybysz, jesteście w moim serduszku i naprawdę... No miałem ochotę w klatce się rozpłakać, ale umiem powstrzymać łzy i zrobię to pewnie potem przy mojej kobiecie. Dołączamy się do pozdrowień i ślemy podziękowania.